Karta graficzna, która będzie dobra, relatywnie tania, dość ciepła i biorąca dość dużo prądu z gniazdka. Poznajcie Radeona RX 7900 GR, tym razem wersja Sapphire Pure. Pierwotnie, jak pewnie wszyscy wiecie, ta karta miała trafić tylko na rynek chiński, ale wraz z globalizacją graczy jednak trafiła też m.in. na rynek europejski, dzięki czemu dzisiaj możecie oglądać ten film. Dobrze, skupmy się, czym w ogóle jest ta karta. W skrócie można by ją przypisać jako trochę obciętego RX-a 7900 XT z obniżonym TGP, taktowaniami czy pamięcią VRAM, ale nic bardziej mylnego. Choć obie te karty oparte są o rdzeń Navi 31, tak różnic jest zdecydowanie więcej, a chyba największą, cieszącą nas, graczy, jest cena, gdyż MSRP tej karty to $560, gdzie RX 7900 XT startował z ceną $899. Rynek oraz czas zweryfikowały jednak pierwotne wyceny i tak dzisiaj RX-a 7900 GR dostaniemy nawet za 2600 zł, a RX-a 7900 XT od 3450 zł. No spora różnica, sami przyznajcie. Natomiast ci, co śledzą rynek, doskonale znają mikroaferę z sterownikami do tej właśnie karty graficznej. O co chodzi? Przypomnę tak w skrócie. Na początku, jak ta karta wyszła premierowo, no to oczywiście mam tu na myśli premierę europejską czy też w Polsce, no to power limity były zablokowane na tej karcie i nie dało się jej podkręcić, nie dało się nic zrobić. Wszyscy mówili, że jest to oczywiście sztucznie zrobione. No i oczywiście też mieli rację. Dlatego, że teraz w nowszej rewizji sterowników, na szczęście w tej, w której przyszło mnie testować już tą kartę, te power limity są zdjęte. Czy to coś w ogóle daje? Przekonamy się za chwilę, gdy przejdziemy już do samego testu tej karty graficznej w grach komputerowych. Natomiast wraz ze zwiększonym power limitem oczywiście też idzie większa prędkość obrotowa wentylatorów, troszeczkę większy hałas i większe TGP. Natomiast jak wypadła ta karta w trzech rozdzielczościach oraz czy sobie poradziła w ogóle z ray tracingiem, czy FSR 2 dawał jej dużego boosta, o tym przekonacie się, moi drodzy, za chwilę oglądając ten materiał, a teraz Was zapraszam na test w kilku grach komputerowych. Dobrze, moi drodzy, tak więc zaczynamy testy. Oczywiście na początku leci Call of Duty Black Ops Cold War. Tutaj ustawienia ultra bez ray tracingu i ta gra nie wspiera FSR-a, niestety. Dlatego w 4K mamy średnio 53 klatki, w 1440p aż 126, a w Full HD 137 klatek. No, spory rozstrzał. Teraz lecimy więc do dorzucenia technologii RT w trybie Ultra, no i tutaj średnio w 4K mamy 26 klatek, jak się sami już domyślacie, nie da się grać. W 1440p mamy 45 klatek, średnio zadowalający wynik, no i w Full HD mamy 51 klatek, też szału nie ma. Niestety, tutaj pragnę zauważyć, że w 4K, zresztą w każdej z tych rozdzielczości zużycie VRAM było prawie pod korek. Kolejną grą z zestawienia będzie Cyberpunk 2077. Tutaj bez RT, bez FSR-a, w 4K mamy średnio 31 klatek, czyli granica płynnego obrazu, no tak to możemy się umówić. Natomiast w 1440p mamy 75 klatek, a w Full HD 96 klatek. Znowu duża rozpiętość między 4K a resztą rozdzielczości z zestawienia. Następnie dorzucamy RT. Oczywiście RT w trybie Ultra. No i tutaj, jak już sami widzicie, w 4K mamy piękny pokaz slajdów, gdyż średnio mamy 14 klatek i pamięć jest wykończona, bo sami widzicie, że użycie pamięci to było 15,9 GB z 16. Następnie w 1440p mamy 29 klatek średnio, a w Full HD średnio tych klatek mamy 45. Więc można przyjąć, że dopiero Full HD da się jakkolwiek grać na tej karcie z włączonym RT. No ale ta gra wspiera FSR 2 i tutaj ta technologia zmienia bardzo dużo. Dlatego, że w 4K w takim zestawieniu mamy 43 klatki średnio, a w 1440p 59, no i w Full HD 64 klatki średnio. Czyli jest całkiem fajnie. Dying Light 2. Tutaj grałem w trybie z DX12, czyli ze śledzeniem promieni, natomiast nie włączałem FSR-a. No i tak też średnio w 4K mamy 41 klatek, w 1440p 72, a w Full HD 126 klatek.
Po włączeniu FSR-a wyniki są dość mocno zadziwiające, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dlatego że poprawił się wynik w 4K, poprawił się wynik w 1440p, a Full HD pogorszył. Nie wiem, z czego to do końca wynika, sprawdzałem kilka razy i zawsze było podobnie. Różnice oczywiście, jeżeli chodzi o to pogorszenie tych klatek, były no, w jakimś stopniu odmienne, ale pogorszenie tak czy siak było. Ciekawy przypadek. GTA 5. Tutaj nie ma żadnych technologii, po prostu czysta rasteryzacja. No i tak też w 4K mamy 142 klatki, w 1440p 184 i Full HD zdecydowanie mniej, dlatego że po prostu procesor bottleneckował kartę. Niestety. Lecimy do Overwatcha. Tutaj wynik jest naprawdę zacny. W 4K 229 klatek, w 1440p 263 klatki, a w Full HD 300 i tutaj znowu procesor bottleneckował kartę graficzną. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ta gra dostała wsparcie zarówno dla RT, jak i FSR-a, natomiast bez tych technologii w 4K mamy 35 klatek średnio, w 1440p mamy 79 klatek średnio, a w Full HD 143 klatki. Dorzućmy więc sobie RT na Ultra. No i tutaj mamy też istny pokaz slajdów. 18 klatek średnio w 4K, 31 klatek w 1440p i w Full HD mamy 62 klatki. Ale gdy włączymy FSR-a, to sytuacja się diametralnie zmienia, gdyż wtedy w 4K mamy 30 klatek średnio, w 1440p 31, a w Full HD 87. Różnica dość dziwna, ale mam wrażenie, że technologia FSR nie do końca się aż tak dobrze skaluje w niektórych grach niż technologia konkurencji. Dobrze prowadziłem overclocking, bo da się to zrobić. I sami zobaczcie, jak to wygląda. Testowałem w dwóch rozdzielczościach, które zdecydowanie bardziej nam obciążą kartę graficzną, gdzie będą mogły być wykazane jakiekolwiek większe różnice. Call of Duty Black Ops Cold War. Utylizacja karty 100% w obu przypadkach. I jak sami możecie zauważyć, traktowanie rdzenia po oce jest zdecydowanie wyższe. I co otrzymujemy w zamian? Mniejszy klatkarz. I tak sobie myślałem, nie, no to jest niemożliwe, tak? No kurczę, jakim cudem po oce mamy mniejszy klatkarz? Przecież tu nie było trotlingu, tu widać, że rdzeń boostuje wyżej. I nawet pamięci wyżej taktują. No ale jednak. No to może Full HD coś się poprawi. No i tutaj mamy znowu taką samą sytuację. Znowu mamy mimo wyższego taktowania rdzenia i pamięci, niestety niższy FPS średni i też minimalny jest niższy. No to jest arcy dziwna sytuacja. Ja już załamany stwierdziłem, kurczę, no nie będę pokazywał tych wyników po OC, bo to ewidentnie nie ma sensu. No ale dobra, przejdźmy do drugiej gry, którą sprawdziłem dla Was. No i był to Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tutaj przed OC mamy średnio w 1440p79, a po OC 85, czyli jest jakiś wzrost. I też taktowanie rdzenia były, jak i pamięci w sumie, były wyższe. No dobra, no to przejdźmy do Full HD, no bo to może być wyjątek potwierdzający regułę. A więc w Full HD znowu mamy wyższy FPS średni, natomiast FPS minimalny w tym przypadku można powiedzieć, że jest taki sam, granica błędu pomiarowego. I jak tu podejść do tematu OC? No szczerze powiedziawszy, to się kompletnie na tej karcie nie opłaca. A dlaczego? Dlatego, że już Wam pokazuję, jak się prezentowały taktowania, pobór mocy, prędkość wentylatorów i temperatury. Przed OC maksymalna temperatura na hotspocie 85 stopni, po OC 89. Przed OC 389 W w maksymalnym piku pobrała karta, po OC 414. Niby nie dużo więcej, ale kurczę, no po co brać więcej, jak i tak nie przenosi się to gdzieś na efektywne poprawę FPS-ów. No i dalej, taktowanie rdzenia zdecydowanie wyższe, taktowanie pamięci troszeczkę wyższe, na tyle na ile oczywiście pozwoliły tutaj możliwości OC samej karty. Inaczej mówiąc, to moim zdaniem kompletnie nie ma sensu, więc te w cudzysłowie sztucznie zablokowane power limity jednak chyba nie były bez powodu. Na sam koniec przyjrzymy się jeszcze troszeczkę dokładniej wersji od Sapphire, bo uważam ją za całkiem udany model Radeona RX 7900GR. Ja do siebie na testy otrzymałem dość wypasioną wersję Sapphire Pure, która to lśni nieżno-białą stylistyką układu chłodzenia, natomiast sama karta jest również fabrycznie delikatnie podkręcona przez producenta. Jej wymiary to 320 mm długości, zajmie nam ona w slocie 2,5 śledzia, a zasilacz niezbędny do prawidłowej pracy to 700W jednostka.
Samą kartę natomiast zasilamy poprzez dwie wtyczki 8-pinowe. Na tyle znajdziemy następujący zestaw złącz sygnałowych, czyli 2 razy DisplayPort, 2 razy HDMI i to tyle. Sama budowa jest wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast backplate, czyli to co głównie widzimy, jest bardzo masywny, wykonany z metalu i nadający bardzo solidnego charakteru karcie. Konstrukcja od Sapphire nie wygina się w slocie, za co idzie duża pochwała. Na pochwałę natomiast nie mogę zaliczyć ani podświetlenia, ani piszących cewek, które pod maksymalnym obciążeniem są zdecydowanie słyszalne. Wracając jeszcze do podświetlenia, to jest ono monochromatyczne, a szkoda, bo jednak w tej cenie można było zrobić RGB, nawet jeśli to miałoby być tak jak tutaj, tylko logo Sapphire na boku karty. Tak więc podsumujmy sobie już całego Radeona RX 7000 GRE. Czy to jest udana karta? Moim zdaniem jak najbardziej tak, jest to bardzo udana karta. Jest to, nie ukrywajmy się, jednak bezpośrednia odpowiedź na RTX serii Super od Nvidia. Dokładnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że 4070 Super, biorąc pod uwagę oczywiście cenę zakupu tej karty, jak i RTX-a 4070 Super. Jeżeli chodzi o temperatury na wersji Sapphire Pure, no mogły być trochę niższe. Nie ukrywam, że spodziewałem się troszeczkę niższych temperatur, ale nadal jest to gdzieś w ryzach. Na pewno nieakceptowalne dla mnie będą piszące cewki w tej karcie graficznej. Sam hałas układu chłodzenia był raczej wysoki, ale nie jeszcze nieznośny. Tak to trzeba by tutaj podsumować. Trochę szkoda, że nie ma podświetlenia RGB, no ale jednak nie jest to jakiś ultraflagowy model RX-a 7900 GRE. Sam chip RX 7900 GRE moim zdaniem trafne i udane wejście w lukę, zarówno wydajnościową, jak i cenową, a sama wycena karty, jak na dzień nagrywania tego materiału, niezła, ale liczymy na dalsze przeceny i promocje. 2600 zł, najtańsze modele, jakie udało mi się znaleźć. Ten dzisiaj prezentowany prawie 3000, więc różnica jest spora i tutaj już niebezpiecznie jesteśmy blisko najtańszych 4070 Super. No i pytanie należy do Was, moi drodzy, co byście Wy wybrali? Czy byście wybrali RTX-a 4070 Super, czy może jednak Radeona RX 7900 GRE? Piszcie w sekcji komentarzy, jestem bardzo ciekaw, po której stronie obozu kart graficznych Wy jesteście, albo po prostu, którą byście wybrali z tych dwóch, mając taki wybór. Standardowo linka do tej karty graficznej znajdziecie w opisie tego materiału, do którego Was serdecznie odsyłam. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, gorąco Was zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę, subskrypcji wraz z dzwonkiem powiadomień, żeby nie ominęły Was kolejne filmy właśnie na moim kanale. Natomiast w tym to by było na tyle. Mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.